projektu takich debat, do dbania o jakość debaty publicznej. Chciałabym też zacząć od zapytania marszałka Tomasza Grodzkiego. Jak wygląda debata publiczna? Jak wygląda debata w Senacie? I co Senat robi, to znaczy o inicjatywy Senatu, żeby debatę publiczną poprawić i ulepszać? Dziękuję bardzo. Jesteśmy wszyscy niezwykle zaszczyceni, że w tak licznym gronie zechcieliście Państwo poświęcić popołudnie na spotkanie o debacie, które na początku pewnie obejmie trochę uwag z naszej strony, ale jak uczy życie, później przeradza się w kwestie pytań i odpowiedzi. I to jest żywa zwykle część tego spotkania. Ale przechodząc do tej części edukacyjnej, to chciałem wspomnieć to, co powiedziała pani Magdalena Czyż, że w 88, w 89 roku, kiedy komunizm ledwo zipał i miał się ku upadkowi i usiadły do stołu kompletnie przeciwne sobie strony sporu politycznego. A mimo to potrafili debatować, mimo to potrafili wskrzesić na nowo Senat i co zaowocowało, że 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze prawdziwie wolne wybory do Senatu. Bo pamiętacie, że był jeszcze Sejm kontraktowy, a do Senatu one były całkowicie wolne i demokratyczne, dlatego mało kto pamięta, że Sejm teraz jest Sejmem 9. kadencji, a Senat 10. kadencji. My mamy jedną kadencję więcej. I czujemy się odpowiedzialni za to dziedzictwo Rady Królewskiej, za Senat, który nierozłącznie towarzyszy losom Rzeczpospolitej. Niektórzy mówią, że on taki mniej ważny, mniej istotny, ale zawsze jakoś każda władza opresyjna, czy to ruski zaborca, czy sowiecki okupant, pierwsze co zaraz likwidowali w Senat. W wyniku chociażby sfałszowanego referendum po II wojnie światowej. A jak Polska się ma lepiej, no to znowu Senat się odradza. Teraz się zastanawiam, co z tym naszym Senatem będzie po wczorajszym dniu, kiedy no, pan prezydent zatrząsł, że tak powiem, fundamentami demokracji w naszym kraju, ale o tym może będziemy mówić później. Natomiast w tym gronie, żeby nie przedłużać, no nie muszę wspominać o nauce prowadzenia sporów, erystyce, tak pięknie opisanej w małej, niewielkiej książeczce Schopenhauera. I to jest oczywiste, że realnym sporem jest spór na argumenty, a nie na wycieczki personalne, nie a contrario i tak dalej. Tam jest kilkanaście rodzajów sporów wymienionych. Bo spór na argumenty, pilnuję tego w Senacie w sposób, nie chcę nazywać bezwzględny, ale stanowczy, ponieważ nie dopuszczam albo w zarodku tłumię wszelkie próby no, przeniesienia jakości czy braku jakości debaty z Izby Gminy, czyli z Sejmu, bo nie na darmo dojrzała demokracja brytyjska, jednych nazywa Izbą Gmin, drugą Izbą Lordów. My jeszcze do Lordów to nam brakuje, ale jakość debaty, co mnie cieszy i czego pilnuję, w Senacie jest naprawdę doskonała. Nawet z tymi kolegami, którzy reprezentują partię rządzącą i poza wyjątkami, które staramy się w zarodku gasić, ta dyskusja jest żywa, czasem ostra. Emocje latają, fruwają wysoko, ale coś z tego mądrego wynika. Gorzej, że jak Państwo zwrócicie uwagę, niewiele wynika, jak wysyłamy nasze, w naszej opinii przynajmniej, mądre inicjatywy legislacyjne do Sejmu, to one trafiają do szuflady
pani marszałek Witek, zwanej zamrażarką. Bo zwróćcie uwagę, że w Konstytucji, jak Sejm nam coś przysyła, to my mamy maksymalnie 30 dni na rozpatrzenie. W te, we w te, obojętnie. W drugą stronę to nie działa. Oni nie mają limitu czasowego. I to jest pewna asymetria, która chyba nie służy dobrze stanowieniu prawa, ale nie jest tak całkiem na marne, bo te wzory, te pomysły na akty legislacyjne, one są w naszych komputerach. Jak odzyskamy władzę, po niewielkich modyfikacjach w dużej mierze będą potrzebne, a jest tego już grubo ponad setka naszych propozycji legislacyjnych, które wysłaliśmy do Sejmu. Jakość debaty jest istotą demokracji. Jednym z fundamentów, no bo po to nas los czy opatrzność, jak tego nie nazwiemy, opatrzyli zdolnością mowy, abyśmy tej mowy używali roztropnie, mądrze i odpowiedzialnie. A nie, że tak powiem, limitowali się do obrzucania stekami wyzwisk, kłamstwami, oczernianiem czy fake newsami, jak to się w tej chwili modnie mówi. Tego musimy pilnować, bo coś, co się wydaje może mało istotne, to jest taka erozja, która podmywa fundamenty Rzeczpospolitej i kończy się właśnie takim trzęsieniem ziemi, które nam funduje teoretycznie strażnik konstytucji, czyli prezydent Duda, podpisując ustawę, w której kilkanaście punktów konstytucji zostało jawnie złamanych. Więc debata w Senacie, nazywają nas ostatnią redutą demokracji, ostatnią wyspą demokracji, ale nie śmiem tego powtarzać przy redaktorze Michniku, gdzie motto gazety jest: na mnie jest wszystko jedno. I tak no być. Nie możemy być obojętni. Nie możemy być obojętni na żadne zjawiska społeczne, zwłaszcza takie, które pachną albo niosą ze sobą ryzyko, że po pozornie niewinnych ruchach nastąpią następne, coraz straszniejsze, o czym tak pięknie mówił Marian Turski w swojej słynnej mowie w Auschwitz, zatytułowanej Nie bądź obojętny. To tyle mojego wstępu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, ale myślę, że Magda znakomicie to poprowadzi i dyskusja będzie merytoryczna. Ja już muszę dopytać o takie inicjatywy w Senacie jak Gadka Senacka, jak Obywatelski Parlament Seniorów, po to, żeby nasi słuchacze i widzowie się mogli dowiedzieć, że takie inicjatywy w ogóle istnieją i że warto z nich korzystać. To prawda. Razem z młodzieżą licealną zainicjowaliśmy coś, co oni sami nazwali Gadką Senacką. A polega to na tym, że raz w miesiącu zapraszamy trzy klasy licealne z różnych stron Polski, głównie przy pomocy miejscowych senatorów, pani, panów senatorów, na rozmowę na tematy, które oni sami wyznaczają. I tematy są wszelakie. Od wagarów po LGBT, po kwestie szacunku jednych dla drugiego, po kwestie, jak ważny jest sport, jakie są perspektywy pracy, co możemy zrobić z wojną w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. I ten projekt rozpoczynaliśmy tak dość skromnie, a tym teraz mamy kolejkę liceów z całej Polski, a po prostu nasza sala jest, mieści 100 osób i więcej nie może jednorazowo przyjechać. I muszę wam powiedzieć, że zapraszam jednego, dwóch, trzech ekspertów, którzy trochę próbują to moderować, czy zagaić dyskusję, ale ta rozmowa tak kompletnie otwarta z młodzieżą jest po pierwsze fajna, po drugie twarda, po trzecie inspirująca i oni są z tego, jak widzę z ich mediów społecznościowych, więcej niż zadowoleni. Ale to ich uczy, jak należy dyskutować o ważnych tematach, bo też mamy tam swoje zasady
że nie wolno używać argumentów personalnych, nie wolno nikogo obrażać, trzeba się przygotować do obrony swoich argumentów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To samo robimy z drugą stroną, czyli z generacją tych starszych metrykalnie, ale równie młodych duchem. To ma trochę inny wymiar, inny obraz, ale jest równie ważne, że Parlament Seniorów chce nas odwiedzać i przeprowadzać w Senacie debatę, bo mamy formułę Senatu otwartego, zapraszamy każdego, kto zechce tylko nas odwiedzić, jeżeli tylko mamy miejsce i salę, to konferencji, seminariów, debat mamy całe mnóstwo. Teraz 2 czerwca będzie o dzieciach deportowanych z Ukrainy celem rusyfikacji. 6 czerwca będzie konferencja na temat in vitro, że in vitro to życie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma dnia, żeby się coś nie działo. Jesteśmy z tego niezwykle dumni i zadowoleni. Drodzy Państwo, wydaje mi się, że nie trzeba być jakimś specjalnym mózgowcem i profesorem politologii albo socjologii, żeby się zorientować, że nasza suwerenność zależy od naszej umiejętności rozmowy, od kultury debaty publicznej. No i właśnie chciałam zapytać, może zacznę od prezydenta Bronisława Komorowskiego, jak ocenia jakość tej naszej polskiej rozmowy, naszej debaty? Proszę Państwa, po pierwsze chcę serdecznie podziękować za zaproszenie tutaj do Ostrowia, Ostrowa Wielkopolskiego. No widzicie Państwo, nie da się, w moim wieku się zapomina pewne nauki, które dostałem tutaj u Państwa ładnych parę lat temu. Pamiętam natomiast doskonale, że jabłko jest w herbie tego miasta, bo pamiętam rozdawaliśmy wtedy jabłka publiczności. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i że mogę uczestniczyć już kolejny raz w spotkaniach poświęconych debacie, kulturze rozmowy politycznej, kulturze dyskusji politycznej. Bo oczywiście bez dyskusji nie ma bez różnicy poglądów i bez ich jakiegoś uzewnętrzniania, ucierania, docierania i wymiany poglądów nie ma demokracji. Wszystkim nam na demokracji zależy. Ale myślę, że trzeba czasami mówić i o wielkości projektu demokratycznego i o wadze także zdolności do prowadzenia debaty i dyskusji, ale jednocześnie trzeba czasami wspomnieć o słabościach, bo tak to już jest na świecie, że ci, którzy trochę mniej cenią sobie demokrację albo mają trochę inne nawyki, no powiem, tą debatę pojmują w sposób szczególny, czego my także i dzisiaj doświadczamy. Bardzo często mówi o tym pan marszałek Grodzki, że no bo debata to jest zdolność także słuchania argumentów drugiej strony. Ale z tą debatą to bywa tak, proszę Państwa, że właśnie czasami jest to, tak powiem, debata kija z zatkiem, prawda? Jeden wali kijem, a drugi jest bity. No i to też może być wymiana poglądów, może być jakiś sposób na budowanie poglądów, postaw innych ludzi. No tutaj ja też często czuję się w obowiązku, żeby dolać łyżkę dziegciu do beczki, którą się na ogół wylewa, mówiąc o okrągłym stole. No bo okrągły stół oczywiście z punktu widzenia jego skutków, prawda, politycznych, był absolutnym błogosławieństwem dla Polski. Dlatego, że doświadczyliśmy czegoś niebywałego, jaką była głęboka, rewolucyjna w sumie zmiana, ale bez przelania choćby jednej kropli polskiej krwi. Doświadczyliśmy stosunkowo łagodnej przemiany, no ale warto pamiętać o tym, że to nie był tylko i wyłącznie dialog. Nie był to tylko i wyłącznie jakby dyskusja. Ja zawsze staram się przypomnieć to, że równolegle do rozmów okrągłego stołu i przygotowań do wyborów, które miały miejsce 4 czerwca, no jednak tamta władza stosowała z jednej strony politykę dialogu, wymiany poglądów, szukania kompromisu i porozumienia, ale z drugiej strony na wszelki wypadek szykowała powtórny stan wojenny.
Co mogę Państwu powiedzieć, że mam odpowiednie relacje generałów, które uzyskałem jako minister obrony narodowej, ale z wykształcenia i z pasji trochę historyk mam je. Uważam, że należy o tym mówić ostrożnie, ale należy pamiętać, że równolegle władza trochę jako sposób na zabezpieczenie swoich środowiskowych interesów szykowała akcję Kraj, która miała być de facto drugim stanem wojennym. Były odpowiednie rozkazy, były rozprowadzone do jednostek wojskowych, były wyznaczone, która jednostka, która dywizja, jakie miasto zajmuje i tak dalej, zgodnie ze scenariuszem, ale i doświadczeniami tego pierwszego stanu wojennego z 81 roku. To się nie udało, mimo to było szykowane na okoliczność, że może przegramy te wybory, że pójdzie coś nie tak, jak się spodziewano, no bo uprzednia władza, ekipa władzy chciała utrzymać swoją władzę, dopuszczając trochę Solidarność tylko do tego, żeby no, jakoś żyrowała zmiany, żyrowała konieczne decyzje o oszczędnościach, o cięciach budżetowych i tak dalej, bo byliśmy w stanie pełnego bankructwa. Ale nie poszło tak, jak sobie to wyobrażano. Nie dało się zastosować tego narzędzia przygotowanego, między innymi dlatego, że w wyborach 4 czerwca wojsko i policja w obwodach zamkniętych, a takie wtedy starsi wszyscy pamiętamy, że tak było, zagłosowało przeciwko PZPR-owi, zagłosowało za Solidarność, za Solidarnością. No to był koniec. Widziałem takie raporty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, w których było wprost stwierdzone, że wojsko już nie jest do użycia. Więc pamiętajmy o tym, że każdy dialog gdzieś ma swoje ograniczenia, że zawsze gdzieś mogą być, partnerem może być ktoś, kto jednak stara się mieć pałkę w ręku i jej po prostu użyć. Ja uważam, że dzisiaj wszyscy zbiorowo doświadczamy bardzo podobnie. Władza obecna, rządzący, oni głównie z jednej strony budują wrażenie, że chcą dialogu z opinią publiczną, że chcą coś wspólnie załatwiać w Unii Europejskiej, a jednocześnie mają potężną i szykują potężną pałę, aby dać przeciwnikom po głowie. Czego jakby ostatnim naszym wspólnym przeżyciem no jest ta decyzja o powołaniu tej państwowej komisji, przecież postawienia, której celem jest postawienie przed pręgierzem opinii publicznej, nie w celu dialogu, tylko w celu oplucia, zniszczenia dobrego imienia konkurentów politycznych. Więc to są te manowce trochę koncepcji czy dążenia do dialogu i do pewnej kultury politycznej. Czy z tego można wyciągnąć, z tych smutnych przejawów sprzed laty i dzisiaj, wniosek, że nieważna jest debata albo że nieważna jest kultura polityczna? Nie. Tylko trzeba mieć świadomość, że działa się w otoczeniu czasami niesłychanie trudnym, który ma inne poglądy na politykę, na kulturę i tak dalej. Co nieznacznie zwalnia z odpowiedzialności za to, żeby starać się budować kulturę debaty, kulturę dyskusji, budować kulturę polityczną w ogóle. Wręcz odwrotnie, sądzę, że to na nas nakłada podwójny obowiązek. W związku z czym serdecznie jeszcze raz dziękuję za zaproszenie tutaj do Państwa. Na wszelki wypadek nie powiem dokąd. I to samo pytanie do redaktora Michnika o jakość dzisiejszej debaty publicznej. Ja też chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. No cóż, na temat tej jakości debaty. Bo ja muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że nie ma jednej debaty. Że w tej chwili Polska znalazła się w takim momencie, kiedy właściwie wszystkie argumenty w debacie politycznej zostały już wypowiedziane. Że to jest taki moment, w którym albo się uda zatrzymać tę falę destrukcji ładu demokratycznego, albo będziemy świadkami
czegoś, co bym nazwał takim aksamitnym zamachem stanu. Aksamitnym w tym sensie, że nie ma plutonów egzekucyjnych, nie ma szubienic, nie ma łagrów. Natomiast zamach stanu, dlatego się kompletnie zmienia system. Istotą systemu demokratycznego jest właśnie debata, jest dialog, jest kompromis, jest przekonanie, że istnieją pewne reguły, które wszystkich obowiązują. Otóż dzisiaj widzimy na scenie politycznej kompletną destrukcję tej debaty. To się często porównuje, ja to zresztą robię też, z 89 rokiem. Gdzie ja widzę różnicę? Różnica polega na tym, że z przyczyn rozmaitych. Wtedy strona dyktatury, czyli komunistyczna, chciała porozumienia. Uważała, że w interesie nie tylko Polski, ale w ich interesie jest znajdowanie takiego porozumienia, ponieważ linia konfrontacyjna może prowadzić do unicestwienia i państwowości polskiej, i ich samych. Druga strona, która była dość doświadczona poprzednimi latami, to byli ludzie często kryminalizowani, ścigani, pobijani, wiedzieli, że otwiera się pewna przestrzeń, pewna koniunktura po stronie zmian. Z jednej strony był w Polsce Kościół, z drugiej strony oczywiście Jan Paweł II, to była wielka siła prodemokratyczna, prowolnościowa, proreformatorska. Z drugiej strony oczywiście opozycja solidarnościowa. Też wewnętrznie zróżnicowana, podzielona, ale w sumie optująca za zmianami i lękająca się, żeby tym decydentem było kryterium uliczne. Pewna konstelacja zachodnia, gdzie z jednej strony taka polityka, że human rights i prawa człowieka to jest ideologia amerykańska, a z drugiej strony to zespolone z integralnym antykomunizmem Reagana, który bez złudzeń patrzył na Związek Sowiecki uformowany przez system stalinowski, a później breżniewowski, ale jednocześnie świadom, że właściwie zimną wojnę Ameryka wygrywa. W Europie, która przyjmowała zmiany w Polsce z pewnym zaskoczeniem i niedowierzaniem, wsparcie oczywiste dla reform. I wreszcie, niesłychanie ważne, w Rosji. To już była Rosja Gorbaczowa, która otwierała drzwi ku czemuś nowemu. Nie chcę powiedzieć ku wolności, bo tam też to różnie było rozumiane i byli tacy, którzy chcieli ten system racjonalizować, ulepszać, wzmacniać. Byli tacy, którzy uważali, że to jest niemożliwe. Krótko mówiąc, otworzyły się drzwi do debaty. I to pokazało, że w Polsce się stało to, co się przedtem wydawało mało prawdopodobne wielu ludziom, także i mnie samemu, że można bez rozbitej szyby, bez szubienic, bez plutonów egzekucyjnych rozmontować w Polsce dyktaturę komunistyczną. Oczywiście też brały głosy, że to jest wszystko lipa, że to nieprawda, że to jest spisek elit, że to, temu wszystkiemu nie wolno ufać. No w każdym bądź razie głosy sceptyczne były po obu stronach zresztą, po stronie postkomunistycznej też. No. Tutaj polskim elitom się udało dokonać coś, co było chyba największym dokonaniem
polityczno-dyplomatyczną, jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne w XX wieku. Mianowicie porozumieć się nie pod dyktandą czy pod presją obcych, tylko w wyniku własnych decyzji. I w tym sensie dzisiaj każda próba unieważnienia tych kompromisów, tych zwieńczeniem był 4 czerwiec, jest po prostu świadomym fałszowaniem historii. Każda próba unieważnienia roli Lecha Wałęsy, próba historyczna wtedy. Ja to mówię z perspektywy człowieka, który był z nim w sporze często, ale on zmienił świat. No. Polski stoczniowiec, elektryk zmienił świat. Można powiedzieć, że ten świat zmienił również polski kapłan Jan Paweł II. Można powiedzieć, że ten świat zmienił również polski poeta Czesław Miłosz, laureat Nobla, ale to był nasz polski wkład w sens wielkiej ludzkiej debaty. I teraz ja z tej perspektywy spoglądam na takie głosy w końcu liderów ważnych stronnictw politycznych czy intelektualnych, jak to, że nie wiem, to już się zaczęło wcześniej zresztą, to się nie zaczęło teraz. Ja przepraszam, że to powiem tutaj w tym gronie, ale ja pamiętam, że mi się stolik w kieszeni otwierał, jak słyszałem, jak o prezydencie Bronisławie Komorowskim się mówi Komorowskim. Ja wtedy zrozumiałem, że po drugiej stronie mamy do czynienia z kimś, kto nie chce rozmawiać, kto chce lżyć, obrażać, unicestwiać. Otóż to jak dzisiaj ja słyszę o Donaldzie Tusku, Für Deutschland, że to właściwie niemiecki agent jest, czy reprezentant niemieckiej polityki, to ja mam wrażenie, że ta debata jest zdestruowana. Jakiś z tego wniosek. Ja nie jestem politykiem, jestem człowiekiem mediów. Przy pomocy moich prac redakcyjnych staram się coś istotnego przekazać czytelnikom Gazety Wyborczej. Otóż mam do przekonania tyle, że w Warszawie wczoraj, kiedy Andrzej Duda podpisał Lex Tusk, zapłonął Reichstag w Niemczech. Pożar Reichstagu to był taki znak, symbol, że Niemcy idą w stronę totalitarnego państwa i agresji na cały świat. Ale przede wszystkim idą w stronę najpierw niszczenia instytucji demokratycznego państwa prawa w samych Niemczech. Otóż przeczytałem w gazecie rozmowę z generałem Noskiem, który mówi, moim zdaniem trafnie, że to, co nam proponuje ten Lex Tusk, to prawo przegłosowane przez liderów rządzącej formacji i reprezentantów w parlamencie, to jest pewien pomysł na Polskę. Oni chcą nam taką Polskę zbudować i oni nam otwarcie mówią, taką będą budowali. To jest Polska ludzi zniewolonych, ogłupionych, o skalpowanym sumieniu, zakłamanych, a przede wszystkim nie stojących ani po prawej, ani po lewej stronie. Oni są na zawsze na baczność. I jeżeli mnie pani redaktor pyta, co ja sądzę o kondycji debaty, to ja sądzę, że debaty po prostu nie ma. Natomiast naszym obowiązkiem jest odbudować tę debatę, przynajmniej w takim sensie, jak to możliwe jest. Dlatego, że oczywiście opozycja jest zróżnicowana i dobrze by było, gdyby prowadziła debatę.
bo i to moim zdaniem będzie robić. Tylko pytanie teraz, w którym momencie i co jest przedmiotem tej debaty. Przedmiotem tej debaty nie może być spór o to, czy odsunąć od władzy PiS, czy nie odsunąć. To jest poza debatą. Od tego zaczyna się debata. I to najpierw będą te tematy polityczne, filozoficzne, światopoglądowe, społeczne, najróżniejsze. I ona musi być, dlatego że debata to chleb i wino demokracji. Nie wiem, co będzie dalej, ale chcę być optymistą. Może dlatego, że moja biografia mi nie daje prawa do pesymizmu. Ja już widziałem takie dno, że wydawało się, że już wszystko przegrane, wszystko beznadziejne. Potem się okazało, że Polacy to jest taki naród, w którym wszystko jest możliwe, nawet zmiany na lepsze. No właśnie, redaktor Michnik powiedział, że jego zdaniem debaty nie ma, więc mam pytanie do senator Ewy Mateckiej, która zajmuje się i edukacją, i zdrowiem w Senacie. Jak ona ocenia jakość debaty na temat zdrowia, na temat edukacji, czyli to, co nas najbardziej chyba powinno interesować? Pozwólcie Państwo, że ja wyrażę swoją głęboką wdzięczność wszystkim Państwu, naszym znakomitym gościom i panu marszałkowi, panu prezydentowi, panu redaktorowi, szanownemu panu profesorowi i pani redaktor, że chcieliście przyjechać do Ostrowa Wielkopolskiego. I wam, drodzy ostrowianie, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, bo Ostrów Wielkopolski jest miastem ważnym dla nas. Ostrów Wielkopolski jest miastem, który zawsze jest w awangardzie wolności. A tacy znakomici goście, których mamy ogromny zaszczyt tutaj dzisiaj gościć w Ostrowie Wielkopolskim, nie zdarzają się tak często, przyznacie Państwo. Dziękuję bardzo jeszcze raz serdecznie. Jak świadczą wypowiedzi naszych znakomitych gości, każda debata i każda dyskusja wymaga od uczestników tej debaty i tej dyskusji kompetencji. Kompetencji, którymi będą mogli się wykazać w trakcie debaty i dyskusji, które uczynią z tej debaty i dyskusji tą warstwę merytoryczną. Ale jakże często obserwujemy dzisiaj dyskusje, których biorą udział osoby wchodzące w sferę publiczną, w życie publiczne, a mające jednak, jakby najdelikatniej to nazwać, pewne deficyty czy pewne niedostatki edukacyjne, które w znaczny sposób zaniżają poziom dyskusji, poziom debaty. Dlatego uważam, że edukacja jest najważniejsza. I to nie tylko ta edukacja, która dostarczy nam takiej wiedzy encyklopedycznej, nie tylko ta edukacja, która spowoduje, że będziemy znali doskonale tabliczkę mnożenia, dzielenia, wzory chemiczne i zasady działania termodynamiki, ale ta edukacja, która uzbroi nas już od najmłodszych lat w pewne kompetencje, w szczególności w te kompetencje społeczne, które stworzą w nas umiejętność rozpoznawania zła, oddzielania dobra od zła, fałszu od prawdy, które dzięki temu uczynią nas odpornych na różnego rodzaju zagrożenia, które spowodują, że będziemy potrafili te zagrożenia rozpoznać i szybko na nie zareagować. A przyznacie Państwo, że takich stanów zagrożenia jest mnóstwo. A te obszary, którym ja się szczególnie w Senacie zajmuję, pracując w Komisji Zdrowia, Komisji Praw Człowieka, to nie powinny być obszarami, w których powinno się prowadzić dyskusję niemerytoryczną, bo to są obszary, które decydują o jakości naszego życia. Zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo, przy czym nie przywiązuje się tutaj do kolejności.
I myślę, że w polskiej szkole dzisiaj z pewnością brakuje takiego elementu, który mógłby być wprowadzony do podstawy programowej, jak umiejętność prowadzenia dyskusji, umiejętność prowadzenia debaty. I wówczas młodzi ludzie byliby uzbrojeni w te kompetencje, które w życiu dorosłym pozwoliłyby im na umiejętne unikanie zagrożeń, bądź umiejętne rozwiązywanie różnych krytycznych i problematycznych sytuacji. Gdyby to się udało w polskiej edukacji, byłoby z pewnością z dużym pożytkiem dla pokoleń młodych ludzi i spowodowałoby, że oni byliby wkluczeni w to wszystko, co ich otacza, co się dzieje i na co mogliby mieć wpływ. I właśnie te debaty senackie, które dzięki uprzejmości i akceptacji pana marszałka zostały wprowadzone w Senacie, świetnie pokazują, jak młodzież pragnie debaty, jak młodzież pragnie rozmowy, jak chętnie zadaje pytania, jak odważnie zadaje pytania, jak chce usłyszeć odpowiedzi na nurtujące je problemy z różnych obszarów ich życia. I to jest bardzo cenne. Podejrzewam i mam taką nadzieję, że ich to również nobilituje bardzo, ponieważ zasiadają na miejscach senatorów. Z Ostrowa Wielkopolskiego było już kilka grup młodzieży z liceów ostrowskich. Była też grupa młodzieży z liceum Marii Skłodowskiej-Curie z Ostrzeszowa. Bardzo nas to cieszy, kiedy mogą przyjeżdżać i poznawać możliwość przeprowadzania rzetelnej, merytorycznej dyskusji i debaty. Komisja Zdrowia, jak mówiłam, to jest obszar, który powinien być naszpikowany tą merytoryczną debatą. I my bardzo często pod kierunkiem pani senator Małeckiej Libery organizujemy spotkania i dyskusje, nie tylko te związane z takim bezpośrednim procedowaniem poszczególnych ustaw, które do nas wpływają z Sejmu, ale również z obszaru zdrowia tematy związane ze szczepieniem, czy z naszym umiejętnością radzenia sobie z onkologią i tak dalej, i tak dalej. I oczekujemy rzetelnej, merytorycznej odpowiedzi z ust zaproszonych ministrów. No, nie zawsze jednak te nasze oczekiwania są w 100% spełniane, ale oczywiście radzimy sobie z tym problemem doskonale. Dzisiaj społeczeństwo jest zasypywane całym szeregiem różnych bodźców, różnych informacji. Rzeczywiście jest dość trudno poruszać się, dociekając jakby prawdy i próbując z tego życia i z całego szeregu różnych informacji wyszarpać dla siebie to, co jest najistotniejsze po to, aby umieć sobie zbudować niczym nieograniczony pogląd na różne dziedziny życia. Ale myślę, że gdybyśmy zaczęli właśnie od edukacji już w szkołach podstawowych, to byłoby to z dużą korzyścią dla nas wszystkich, dla naszej przyszłości. Drodzy Państwo, mamy dzisiaj na scenie trzech historyków, ale myślę, że dwaj z nich się nie obrażą, jak powiem, że największym autorytetem jest jednak Andrzej Friszke. Dlatego, a jak się obrażą, to ich jakoś ugłaszczę, ale muszę profesora Friszke zapytać, jak on ocenia jakość debaty historycznej dzisiaj w Polsce. No cóż mogę dodać, oczywiście źle oceniam i zauważam, że w zasadzie, jeżeli mówimy o tym głównym obszarze, głównych antagonistach, wiadomo, rządzący, opozycja, nie ma żadnej debaty. Więcej powiem, w pewnych środowiskach zawodowych ta debata się skończyła, na przykład wśród historyków. Wiemy, prawda, że jest grupa historyków związanych mocno z obecnym kierunkiem politycznym. No i takich, co nie są związani, na przykład ja do tych należę,
debata pomiędzy tymi dwoma grupami skończyła się parę lat temu i nie dotyczy ona tylko spraw trudnych, ale nawet spraw łatwych, czyli powiedzmy, nie wiem, książek historycznych o zdarzeniach sprzed 50 lat, o II wojnie światowej, o II Rzeczpospolitej. Te środowiska są tak podzielone, że nie ma debaty. I teraz pytanie, pozwolę sobie powiedzieć, skąd to się bierze i tak jak się nad tym zastanawiam. To znaczy, żeby debata w ogóle była możliwa, taka o jakiej mówimy, jest potrzebnych parę rzeczy na wstępie. To znaczy zaakceptowanie zróżnicowania poglądów, czyli pluralizmu. Zaakceptowanie, że ludzie mają różne poglądy na różne sprawy. No one są w jakiejś mierze na wstępie równouprawnione, reszta zależy od uzasadniania, od merytorycznej dyskusji, od ucierania, od dowodzenia, kto ma rację i tak dalej. Jeżeli tego nie ma, jedna ze stron uważa, że i tak wie wszystko najlepiej, to w zasadzie nie ma możliwości debaty. I niestety ta sytuacja jest w polskim ostatnim stuleciu częsta. I przed wojną, prawda, obóz rządzący nie uważał, że musi prowadzić debatę z opozycją. Uważał, że i tak wie lepiej. Ostatnio mieliśmy, prawda, wyrok Sądu Najwyższego unieważniający wyrok w procesie brzeskim z roku 1932. No a to co to było? No to był wynik, że tak powiem, proces brzeski uznania przez jedną ze stron debaty, że ona ma absolutną rację i zamknie usta oponentom, zamykając ich w twierdzy brzeskiej, a potem skazując. Niestety także po znacznej części opozycji ówczesnej, przedwojennej, też był taki pogląd. Ogromna część obozu narodowego, endecji, uważała, że tylko ona ma właściwą receptę na Polskę, a wszyscy inni są albo masoni, albo Żydzi, albo komuniści, albo Piłsudczycy właśnie. To wszystko mniej więcej jest to samo. Wrogowie Polski. Po wojnie mieliśmy system komunistyczny, jak wiemy. Przecież on nie zakładał żadnej debaty. Partia z natury rzeczy miała rację. Z natury rzeczy miała prawo, przypisywała sobie prawo określania, co jest racją, co jest dobrem, a reszta miała to po prostu potwierdzać w różny sposób, również w wyborach. W tym sensie przypomniany tutaj rok 89 był rokiem szczególnym, wyróżniającym się nie tylko w kategoriach końca PRL-u, ale właściwie można na niego spojrzeć rzeczywiście jako na moment niezwykły w polskiej tradycji, kiedy bardzo skonfliktowane strony są skłonne przyznać, że ci przeciwnicy jakąś rację mają, że oni nie są po prostu łobuzami, którzy chcą nas unicestwić, tylko że wysłuchamy i spróbujemy się ułożyć co do pewnych zasad, w których potem będzie można toczyć debatę na tematy różne. I z tego, właśnie z takiej filozofii podejścia, ona oczywiście nie przyszła sama z siebie, ona nie jest wynikiem jakiegoś nagłego oświecenia, tylko właśnie tego, o czym tutaj Adam Michnik przed chwilą wspominał, zmian w Rosji, które uniemożliwiły kontynuowanie takiej polityki, dramatycznej sytuacji gospodarczej kraju, strachu przed wielką rewoltą społeczną i poczuciem wyczerpania możliwości tamtego systemu, głównie w warstwie ekonomicznej. No to oni, że tak powiem, ludzie PZPR-u byli skłonni jakby zrewidować swoje wieloletnie przekonanie, że oni i tylko oni mają prawo decydować o sprawach Polski. Z tego porozumienia, z tego zaakceptowania pluralizmu, równości stron, merytoryczności sporu,
zaakceptowania zasad rywalizacji politycznej przy pomocy czy w ramach ogólnie uznanego prawa zrodziła się i funkcjonowała III Rzeczpospolita. W momencie, jeżeli zaczyna brakować tych elementów, następuje kryzys demokracji i mamy go w tej chwili w całej pełni. To znaczy jedna strona, jedna partia uważa się za emanację narodu, przypisuje sobie uprawnienie decydowania, kto jest prawdziwym Polakiem, a kto prawdziwym Polakiem nie jest. A zatem, kto ma prawo się wypowiadać o polskich sprawach, a kto nie ma prawa się wypowiadać o polskich sprawach. A zatem jego argumentów nie trzeba słuchać, bo on i tak nic nie powie, jak należy. Trzeba go unicestwić moralnie, żeby ludzie go nie słuchali, żeby odebrać mu wiarygodność, żeby pozbawić autorytetu. No i mamy, prawda, od lat, nie tylko przedwczoraj, mamy od lat tą manipulację i agresję uprawianą przez telewizję publiczną, która w gruncie rzeczy wyklucza opozycję. Wyklucza opozycję. Wyklucza też konkretne osoby. Pana marszałka wyklucza, organizując kampanię, mając odebrać mu wiarygodność. Wyklucza prezydenta Komorowskiego, ośmieszając go i próbując odebrać mu wiarygodność. Od wielu lat ośmiesza i próbuje odebrać wiarygodność redaktorowi Michnikowi, oczywiście Donaldowi Tuskowi, każdemu, kto nie jest... Kto, że tak powiem, może być alternatywą, wyrażać sprzeciw wobec tej jedynej obowiązującej, jedynej możliwej prawdy, którą niesie partia. W tym sensie mamy do czynienia z powrotem do autorytaryzmu. Bo tu nie ma, albo jest demokracja pluralistyczna, albo jest autorytaryzm. Nie ma czegoś pośredniego. Niektórzy mówią, jest takie, no to właśnie chyba Orban sam powiedział, o demokracji nieliberalnej. No nie ma czegoś takiego. To jest wymysł, taki sam jak demokracja ludowa u komunistów. Jest demokracja liberalna w tym sensie, że zakłada równość podmiotów dyskutujących i ubiegających się w wyborach. A prawo reguluje kryteria i reguły tej walki politycznej. No, albo tego nie ma. I wtedy jedna ze stron uważa, że może wszystko. I to się nazywa autorytaryzm. Oczywiście autorytaryzmy są różne, od razu mówię, bo to zaraz ktoś mnie zaatakuje. Autorytaryzmy są różne. Przed wojną w Polsce Józefa Piłsudskiego po maju 26 był autorytaryzm. Był. I polegał między innymi na tym, że nie było równości stron i nie można było wygrać wyborów. Po prostu tak narzucono taki system, że wyborów nie można było wygrać. Opozycja sobie działała, wydawała swoje gazety, ale wyborów wygrać nie mogła. No i mam w związku z tym, wczoraj mnie tak pytano, siedziałem z kimś, rozmawiałem, na ile, że tak powiem, obóz rządzący się wzoruje na sanacji czy na endecji? I powiedziałbym, że jeśli chodzi o tych zwykłych działaczy PiS-u, to ja ich nie podejrzewam o wielką znajomość historii. Natomiast lidera tej partii, no uważam, że on wie, jak ta historia wyglądała. I widzę tu, że tak powiem, próby nawiązania właśnie do sanacyjnej tradycji, do sanacyjnych wzorów ustrojowych, świadome, ale jednocześnie jeśli chodzi o warstwę ideologii, którą oni się posługują i którą na przykład narzuca teraz, mieliśmy i mamy w zasadzie cały czas tę kampanię w gruncie rzeczy, którą narzuca minister Czarnek, nauce, oświacie, to mamy odwołanie do ideologii endecji. Endecji. I w związku z tym... Nie wiem, co będzie oczywiście. Jestem pełen jak największych obaw. Poza tym, że
patrzę z nadzieją na możliwość zatrzymania tego kierunku zmian przez zjednoczenie obozu demokratycznego. Bo naprawdę nie jest istotne, czy ktoś ma poglądy lewicowe dzisiaj na różne sprawy, czy konserwatywne. Ważne, jeżeli uznaje zasadę, że jesteśmy wolnymi obywatelami i każdy ma prawo się wypowiedzieć, a jego głos powinien być wysłuchany, a władza powinna, decyzje w sensie władzy państwowej powinny wynikać z debaty właśnie, z dyskusji, z szukania kompromisów, a nie narzucania przez jedną ze stron według wolnej woli, którą się nazywało kiedyś woluntaryzmem. Dziękuję. Proszę Państwa, widzę na sali wiceprezydenta Ostrowa, Sebastiana Górskiego, którego chciałabym wyciągnąć trochę do tablicy i zapytać o jego ocenę ustawy o samorządzie terytorialnym, która to ustawa, proszę Państwa, właśnie w Senacie została zainicjowana, w Senacie została przedyskutowana bardzo rzetelnie, bardzo dogłębnie i której efekty chciałabym usłyszeć od pana wiceprezydenta. Przede wszystkim dzień dobry wszystkim Państwu. Ja, jeżeli pani redaktor pozwoli, na początku nasi goście dziękowali za możliwość spotkania z Państwem, a ja chciałem, przyłączając się do podziękowań pani senator Obywatelskiej, podziękować za Waszą obecność w Ostrowie Wielkopolskim i czynię to w imieniu nas wszystkich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. To po pierwsze. Po drugie, trochę na boku pytania pani redaktor, chciałem podziękować za temat, z którym do nas przybywacie, bo on jest nie tylko niezwykle ważny, o czym nie musimy się tutaj przekonywać w kontekście społeczeństwa szeroko pojmując, ale także w kontekście naszych małych ojczyzn i społeczeństwa lokalnego, bo mamy takie oto przekonanie, ja mam takie przekonanie jako wiceprezydent, nie polityk, że tej debaty, a przynajmniej kultury tej debaty, coraz częściej brakuje także na poziomie samorządu gminnego, terytorialnego. I mam takie nieodparte wrażenie, wręcz pewność, że komuś, a na pewno to nie są lokalne społeczności, na takim stanie rzeczy zależy. Natomiast odnosząc się do pytania pani redaktor, no to myślę, że także wobec autorytetów, które tutaj zasiadają, także wobec moich starszych kolegów, którzy zasiadali w pierwszych radach odrodzonego samorządu, jest mi niezwykle niezręcznie mówić o tym wszystkim, ponieważ ja jestem człowiekiem, nie chcę powiedzieć, że młodym, ale moja młodość przypadała na lata, kiedy ten samorząd się odradzał i kiedy dzięki staraniom tych wszystkich, którzy mieli szersze patrzenie na samorząd, a więc wymienię tu profesora Michała Kulesza, Jerzego Regulskiego, Waleriana Pańko czy Jerzego Stępnia, bo to tempo, dzięki którym Polska ruszyła i dzięki którym odbudował się także Ostrów, nasze lokalne społeczności, było możliwe także dzięki nim, ale było także możliwe dzięki debacie i rozmowie, która pozwoliła na to tempo i na oddanie właśnie samorządności, spraw samorządów w ręce lokalnych społeczności i to nie tylko w kontekście samodecydowania o sobie, ale ponoszenia też odpowiedzialności. Jak się okazało i czego doświadczamy także i dzisiaj, to my tutaj na dole najlepiej wiemy, czego nam potrzeba i jak się okazuje, także przy wsparciu w późniejszym czasie środków z Unii Europejskiej jesteśmy w stanie te zadania niezwykle skutecznie i w tempie realizować po to, żeby nam wszystkim tutaj w Ostrowie Wielkopolskim żyło się lepiej i wygodniej. W związku z tym moja skromna ocena ważkości tej ustawy no, może być tylko jedna. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z tego co tutaj usłyszeliśmy, ta diagnoza nad debatą publiczną w Polsce jawi się jako wyjątkowo grobowa. Mamy na sali lekarza, więc od niego zacznę drugą rundę pytań. Czy widzi jakieś remedium na tę chorobę, czy właściwie agonię?
Dziękuję za przywołanie mojej podstawowej profesji, tylko ja jestem prosty fizyczny chirurg, a w zasadzie chirurg klatki piersiowej. To ja najchętniej to wyciął, wyrzucił, wyrwał tego chwasta i zamknął temat. Ale w medycynie mnie przeraził pan profesor Friszke, że debata wśród fachowców zamarła, wśród historyków. W medycynie koledzy mają różne poglądy, większość jednak prodemokratyczna, ale nie wszyscy. A jeśli idzie o debatę odnośnie chorób, postępów w medycynie i tak dalej, to ona ciągle jest. I to z tymi historykami to mnie naprawdę, muszę powiedzieć, przeraziło, bo wy nie tylko uczycie nas historii, ale uczycie nas po to, żebyśmy wyciągali wnioski na przyszłość. I to tak jest. Natomiast w medycynie jest ciąg pewnych zdarzeń. Po pierwsze, wczesne wykrycie choroby, czyli szybka, wczesna diagnostyka. Pan redaktor w pięknym dzisiejszym tekście napisał, ustawy norymberskie też niektórzy mówili na początku, że to tam no, nie przesadzajmy, to punkt widzenia, jak to nasi słynni symetryści piszą, że to tylko pogląd. Jak to się skończyło, to wiemy. Na początku tylko zakazywano siadać Żydom na ławkach, a potem było już coraz gorzej, czy korzystać z basenu w Berlinie. Natomiast wczesne rozpoznanie, tu jesteśmy już trochę do tyłu, bo symptomy choroby było widać już nawet nie 7 lat temu, ale w okresie 2005-2007. Tylko wtedy wszyscy mówili, nie, no to taki epizod, oni to się ogarną, bo są niedoświadczeni w sprawowaniu władzy i tak dalej. Wtedy były pierwsze symptomy zła, bo tak to trzeba wprost nazwać. Potem od roku 2015, ja byłem wtedy senatorem pierwszej kadencji. Pamiętam, jak rozbrajano, demontowano Trybunał Konstytucyjny, to poziom tej debaty, bo o niej mówimy, mnie przeraził. I mój pierwszy news taki, który się ukazał na pasku w TVN-ie, każdy poseł czy senator jest dumny, jakiego cytat tam gdzieś idzie, był taki, że gdyby chirurdzy w Polsce stosowali takie standardy, jak stosuje PiS w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego, to by się krew lała korytarzami. Bo to był, dla mnie to było szokujące i skandaliczne. Mówiliśmy mi nasi legislatorzy i wszyscy, że robią źle, a oni się zachowywali, udawali, że tego nie rozumieją, albo przytaczali jakieś absurdalne argumenty, kompletnie nieprawdziwe. To była dla mnie pierwsza lekcja. Wtedy należało reagować i reagowaliśmy. Były gigantyczne marsze. Pamiętacie państwo, największa demonstracja zgromadziła bodajże prawie 200 tysięcy ludzi, jeszcze jak przewodniczącym partii był Grzegorz Schetyna, Platformy Obywatelskiej. Tylko ten walec może na chwilę się zatrzymywał, zatrzymał się przy strajku kobiet, bo tego się wystraszyli. No i trzeba powiedzieć, że resztki demokracji uratowali sędziowie, niezależni prawnicy. Wyobraźcie, co by było, gdyby nie było protestów, gdyby nie było niezależnych, odważnych prawników, sędziów, prokuratorów, adwokatów. To by było jeszcze gorzej. No ale przespaliśmy wczesną diagnozę. Ładny sygnał. Ale po diagnozie, jeżeli diagnoza jest teraz już jasna, choroba toczy ten kraj i staczamy się na równi pochyłej, żeby zamienić się w quasi Białoruś czy całkowitą Białoruś. Bo sanacja, jak dokonała zamachu stanu w 1926 roku, też się nazywało, że to dla opanowania tej rozpasanych kłótni, histerii, różnych maści polityków. Kończyło się twierdzą okrutną i wyrokami. To tak idzie. Władza,
której nie postawimy tamy, ona tak zresztą jest z chorobami. Jeżeli nie zatrzymamy choroby, to ona postępuje. I to mówimy, skończyliśmy już z prewencją, z wczesnym wykryciem. Mamy diagnozę pełną i teraz trzeba zastanowić się nad leczeniem. I tu nie ma niestety, tak jak w nowotworach, a to jest pewnego rodzaju nowotwór, który zżera zdrową tkankę narodu. Nie ma cudownych leków, są coraz lepsze. Ale wierzę, że zaczynając od młodzieży, od edukacji, o czym mówiła pani senator, od tego, żeby promować partię ludzi przyzwoitych, a takich jest w Polsce więcej. Partię ludzi, w cudzysłowie partii oczywiście, którzy nie są obojętni, którym nie jest wszystko jedno, którzy dają swój wyraz niezadowoleniu. Myślę, że 4 czerwca ten wyraz damy i to potężnie. Po rolę polityków, po to, żebyśmy nie szli tym, co mówi Kisielewski, że najgorsze jest, wszyscy wiemy, że znajdujemy się w G, tylko najgorsze było to, że zaczynamy się w tym G urządzać. Nie urządzajmy się. Nie akceptujmy w tych setkach afer, w tym rozpasanym złodziejstwie, że a właściwie to jest, tak chyba już musi być. Bo jeżeli się na to zgodzimy, jeżeli nie podejmiemy się, każdy na swoim poletku, trudnej operacji zahamowania tego nowotworu, wykorzenienia go, to Polska ulegnie destrukcji. I jeżeli będziemy wszyscy razem, jeżeli będziemy zjednoczeni w ramach demokracji, jedni myślący bardziej lewo, drudzy bardziej prawo, trzeci środkiem, ale te ramy, które PiS pierwsze co to potłuk. Wziął młotek i potłuk i powiedział, nie ma ram demokracji. Chcemy być Budapesztem, chcemy być Bóg wie czym i do tego dążymy. I budowanie nowych elit zepsutych, bez kręgosłupa moralnego, bez jakichkolwiek cech przyzwoitości czy wyrzutów sumienia jest niebezpieczne dla Polski. A pan profesor nas pewnie by nauczył, jak niebezpieczne i do czego to może na zasadzie repetycji historii doprowadzić. Na to nie możemy pozwolić. Pierwszy zastrzyk optymizmu, pierwszy zastrzyk naprawy dajmy 4 czerwca. Kto może, niech będzie w Warszawie. Pytanie ze swojej mądrej, historycznej perspektywy do profesora Friszka. To powtórz pytanie. Pytanie, co może naprawić debatę publiczną? No tak, to znaczy zaczynając od potrzeby mobilizacji społecznej. To znaczy to, co jest niepokojące, to jakby mam wrażenie zjawisko szerokie, że mnóstwo ludzi patrzy na to, o czym mówimy, jako na pewien teatr, który się dzieje, można sobie obejrzeć w telewizji, w internecie, jego poszczególne odsłony, ale to jest coś zewnętrzne, trochę jak film byśmy oglądali. To nas w zasadzie nie dotyczy osobiście. To jest bardzo niebezpieczny stan psychologiczny, bo on oczywiście prowadzi do bierności. Do tego, że no właśnie po co mam gdzieś iść, nawet na wybory. I tak ode mnie to nie zależy. Może nie jest tak dramatyczne. Żyjemy czym innym. I to jest bardzo niebezpieczne, bo to jest oczywiście sytuacja, kiedy się wyrzekamy prawa wpływu na nasz kraj i na nasze własne prawa. Dajemy walkowerem nasz własny los i naszych dzieci w ręce ludzi, prądów ideologicznych, których w ogromnej mierze nie podzielamy. Jakby, że nie podzielamy, to my wiemy z tych badań
socjologicznych, prawda, które się różnią, ale one jakby nie, na nie nie patrzeć, to większość ludzi no nie podziela, że tak powiem, poglądów takich właśnie autorytarnych. Natomiast ma różne złudzenia. Ma różne złudzenia lub tak właśnie myśli głównie kategoriami no, tymi ekonomicznymi. Oni zresztą, powiedziałbym, zrobili jeszcze jedną rzecz, która jest straszliwie demoralizująca, uważam. To znaczy zaakceptowanie procesu, gdzie właściwie rządzenie polega głównie na rozdawaniu różnych przywilejów. Jak popatrzeć na ich propagandę, na ich tą grę polityczną, no to w zasadzie to rozdawanie przywilejów, różnych pieniędzy staje się najważniejsze. I uruchamia, oczywiście nie może być inaczej, uruchamia pewnego rodzaju licytację, która też jest bardzo groźna, no bo każdy z nas wie, każdy indywidualnie wie, że to nie jest tak, że wszystko możemy. To są jakieś ograniczenia. To jest pierwsze. A drugie, tego typu licytacja powoduje, że to, o czym my w zasadzie w tej chwili mówimy, czyli ten element obywatelski, element państwowy, samorządowy, bycia współgospodarzami naszego kraju, staje się nieważny. On jest jakby usuwany na bok. On nie jest istotny. To jest właśnie element teatru politycznego, który tam się gdzieś walczą. A ważne jest to, czy będzie 14. emerytura. To jest bardzo niebezpieczne i powiedziałbym z tego rodzaju przestawieniem uwagi trzeba walczyć. Tylko ja nie wiem jak, no, jakbym wiedział jak. No, historia tego nie uczy. Historia uczy doświadczeń, wskazania na pewne zagrożenia, które wynikają z przyjęcia określonego kierunku działania, rozwoju, retoryki, języka, struktur politycznych, łamania prawa. My możemy powiedzieć, jakie mogą być skutki. Natomiast historyk nie może powiedzieć, jak z tym walczyć. Tu historyk zresztą nie ma żadnych przywilejów. Każdy obywatel, nawet nie mający wielkiego wykształcenia, to właśnie historia nas uczy, ma prawo, że tak powiem, czuć się obywatelem i walczyć o swoje prawa. Właściwie to jest najważniejsze. Nie dać sobie odebrać swoich praw ludzkich i obywatelskich. Jeżeli popatrzeć na przeszłość 100 lat naszej historii, to jest najważniejsze. Z takiego przekonania nie damy sobie wyrwać naszych praw. Będziemy starać się je realizować, bo nam wolno. Chcemy być wspólnotą demokratycznego, niepodległego państwa. Z takiego przekonania zrodziła się Polska w 18 roku. Z takiego przekonania zrodził się opór wobec okupacji niemieckiej czy sowieckiej czasów II wojny światowej. Z takiego przekonania zrodziła się Solidarność i w końcu Trzecia Rzeczpospolita. Nie dajmy sobie tego odebrać. Dziękuję bardzo. To samo pytanie do senatorki Ewy Mateckiej z jej perspektywy praktyczki parlamentarnej. Co może uzdrowić debatę? Co może przywrócić do życia? Nie wiem, czy z perspektywy parlamentarnej, ale gdyby porównać życie publiczne i obecną sytuację do organizmu człowieka chorego, leczonego źle, bo chyba jesteśmy akurat w takiej sytuacji. Organizm doznaje różnych stanów krytycznych, bardziej bądź mniej i chyba właśnie jesteśmy w takim okresie, gdzie dochodzi do wysokich temperatur. I albo nastąpi taki moment zwrotny i wróci zdrowie, albo stanie się coś gorszego. Ja mam nadzieję, że wróci zdrowie, że uda nam się i że zwyciężymy.
i że pokonamy tą temperaturę wrzenia, która nas dotyczy, bo mnie na pewno i nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli nie wyjść z tej sytuacji. Uwzględniając całą naszą historię i wszystkie okresy trudne, gdzie daliśmy świadectwo naszego przywiązania do wartości demokratycznych w Polsce. Wtedy, kiedy było naprawdę źle, wychodziliśmy z tego cało, wychodziliśmy z tego zwycięsko i życzmy sobie tego, trzymajmy kciuki za demokrację, za wolność, za swobodny rozwój i za przynależność Polski do tych krajów demokratycznych, dobrze rozwijających się, do Unii Europejskiej. Nie dajmy się wyprowadzić z tego stanu. My na to nie zasługujemy. Redaktor Adam Michnik też o to samo pytanie i na deser zostawię prezydenta Komorowskiego i później już Państwu oddam głos, zachęcając do zadawania pytań. Wszystko zostało tu powiedziane. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, co może, czy powinien robić ktoś mojego zawodu, mojej kondycji. Mianowicie Ksawery Pruszyński, mój ulubiony dziennikarz, publicysta, pisarz, przed laty całe, wiele lat temu napisał taką frazę, że aktor teatralny, którego wygwizdzą, jest skończony. Natomiast publicysta, którego nigdy nie wygwizdzą, też skończony jest. Dlatego, że obowiązkiem publicysty nie jest podobać się władzy, kościołowi, opinii publicznej, tylko mówić to, do czego go doprowadziło uczciwe rozumowanie. Mówić prawdę swoim czytelnikom, nawet jeżeli ona jest dla nich nieprzyjemna i smutna. W tym sensie ja myślę, że ja nie wiem, czy to wszystko się skończy. Oczywiście ja chcę być optymistą i jestem optymistą, dlatego że nie chcę przyjąć do wiadomości, że Polska może na zawsze pozostać w łapach tych typów, tych strasznych typów. No. Ale ale jedno wiem na pewno, że niezależnie od wyniku wyborów, ja nie mam prawa koniunkturalnie zmienić swojej oceny tego, co dobre, a co złe dla polityki polskiej. Że moim obowiązkiem jest mówić, choćby to się nie podobało wielu naszym czy czytelnikom, mówić to, co uważam za prawdę i w czym wyraża się moja troska o wolność Polek i Polaków. Dlatego, że to jeszcze może być bardzo różnie. I jest taki typ i polityka, i dziennikarza, intelektualisty, także prawnika, nawet lekarza, który jest koniunkturalny, który chce płynąć z tą falą. Ale jak powiadał wielki nasz poeta Zbigniew Herbert, trzeba płynąć do źródeł, pod prąd. A z prądem płyną tylko śmiecie. Otóż moim zdaniem ci, którzy płyną dzisiaj z prądem PiSu, to są tacy sami ludzie, jak ci, którzy w piątek byli endekami, w sobotę piłsudczykami, a w poniedziałek zwolennikami komunistów, jak się zmieniła koniunktura. Natomiast ci, którzy zostawili nam pewien przekaz, jak postępować w życiu, ci w moim przekonaniu byli niekoniunkturalni i tym ludziom zawdzięczamy to, że mamy na kogo patrzeć z szacunkiem. I to dotyczy zarówno ludzi z kultury, z polityki, z kościoła katolickiego, z innych kościołów, pisarzy, artystów. Jedno, co wiemy na pewno.
o to, jaką Polskę nam fundują dzisiaj rządzący. Fundują nam po Polskę, w której czapką, papką i solą ludzie ludzi nie wolą. Fundują nam Polskę, gdzie od pewnego momentu już nie będziemy protestowali. Bo się po prostu będziemy bali. Ja się też będę bał. Otóż nie chcę żyć w Polsce, to się będę bał mówić tego, co myślę. I nie życzę nikomu, żeby w takiej po Polsce żył, bo to nie będzie już Polska. To będzie po Polska PiS minus, a nie 500 plus. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no w zasadzie wszyscy się zgadzamy, niektórzy to potwierdzali własnym życiem, że o wolność warto się bić, że warto walczyć o wolność. Natomiast jest pytanie, czy ta zdolność, ona się może wyczerpać w dialogu, w debacie, w kulturze rozmowy politycznej, w kompromisie, porozumieniach i tak dalej, i tak dalej. Nam jest łatwo myśleć, walczymy o polską wolność, prowadząc dialog. A w moim przekonaniu byłoby nieszczęściem, gdybyśmy się zgodzili na taki wybór, że albo debata, albo czyn. Czyn może być politycznie bardzo różny. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, nie o to chodzi, żeby, nie wiem, czyn oznaczał walkę zbrojną, aby oznaczał jakieś elementy siłowe, ale czyn musi oznaczać pewną formę determinacji i odwagi. Pamiętacie Państwo pewnie taką scenę z filmu Sami Swoi, gdzie jedzie, już Pawlak chyba jedzie do sądu, a babcia mu daje granat i mówi takie ważne słowa. Demokracja demokracją, ale sprawiedliwość ma być po naszej stronie. Otóż nie chodzi o ten granat, tylko chodzi o taką wewnętrzną determinację w obronie wartości, które wyznajemy i w obronie interesów ojczyzny. Proszę zwrócić uwagę, że mamy właśnie doświadczenie i z całym szacunkiem dla wszystkich osób, które uczestniczyły z dobrą wolą w obradach Okrągłego Stołu, mamy to doświadczenie nie tylko Okrągłego Stołu, ale roli wyborów 4 czerwca 1989 roku. Naprawdę nie została wynegocjowana wolność Polski przy Okrągłym Stole. Ona została rozstrzygnięta przy urnach wyborczych. Mówiłem nie bez powodu o tym, że i wojskowi, i nawet zomowcy głosowali na Solidarność. Czyli rozstrzygająca była wola narodu. To narodu zróżnicowanego w sensie poglądów, w sensie genezy jakby politycznej. I ja na tym chciałbym jakby zakończyć, że wydaje mi się, że byłoby dramatem, gdyby nasza strona sporu politycznego, ale i nasza strona wyznająca wartości związane z demokracją europejską, czyli demokracją liberalną, ograniczyła się do debaty. Jest potrzebny czyn i ja uważam, że trzeba spróbować skopiować to, co się wydarzyło 4 czerwca 1989 roku, a drogę do tego rzeczywiście debata przy Okrągłym Stole otworzyła. Ale zadecydowało wola wyborcza i kartka wyborcza. I tak chciałbym to powiedzieć wprost. Dla mnie tym czynem, który jest potrzebny, to będzie właśnie będą wybory tego w obecnym roku wybory parlamentarne, a potem wybory prezydenckie. I na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, że jeśli my nie wykażemy pewnej większej odwagi, większej determinacji w biciu się o polską wolność, bo czasami bić się w życiu trzeba, to sądzę, że może się pojawić ryzyko także radykalizmu politycznego
jako odpowiedzi na zawłaszczanie czy zagrażanie polskiej wolności, polskiej demokracji. W przestrzeni politycznej każda akcja budzi reakcję. Więc jeśli zadbamy wspólnym wysiłkiem o to, aby ta reakcja i ta determinacja przejawiła się w wyborczym akcie, to będzie mniejsza szansa na to, że pojawią się pokusy pójścia drogą radykalizmu politycznego jako następstwa radykalnego odchodzenia od demokracji przez obecną władzę. Proszę Państwa, to jest czas dla Państwa w tej chwili. Zachęcam do podnoszenia rąk, do zadawania pytań, już widzę, i postaramy się wszystkim oddać mikrofon. Dzień dobry, Dariusz Piechowiak. Mam pytanie. Troszeczkę padło odpowiedzi na moje pytanie. Pani senator mówiła o edukacji. W debacie publicznej ja mam problem z prawdą. Jeśli chodzi o ustawę, którą wczoraj podpisał pan prezydent, wielu ekspertów opowiadało się o jej niekonstytucjonalności. Dzisiaj w Trójce Radiowej słyszałem wypowiedź, chyba to był polityk PiSu, jeden na jeden z panią redaktor, bronił całkiem sprawnie zapisów tej ustawy, że wyszło, że ona jest w porządku. Pan profesor mówił o tym rozdawnictwie tak naprawdę. Politycy partii rządzącej mówią, że mamy jedynie 60 miliardów długu publicznego. Czasem redaktorzy czy politycy zapominają dodawać, że 200 miliardów jest ukryte w tych funduszach dodatkowych. Oglądając TVP bardzo często ona nie kłamie, ona oszczędnie gospodaruje prawdą, jak to niektórzy nazywają. Robią to często też media inne i politycy. I takie pytanie, nie wiem, może taką jakieś rady macie Państwo, właśnie gdzie szukać tej prawdy albo jak edukować właśnie społeczeństwo poza systemem edukacji. Dziękuję. A do kogoś konkretnie kierowane to pytanie, czy? Nie. Ja odpowiem, jeśli można, o tą ustawę. Ona nie jest wcale taka długa i zachęcam do jej przeczytania. Bo tam na przykład jest taki artykuł 13, który mówi, że członkowie tego sądu kapturowego czy inkwizycji, jak ich tam nazwać, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje czyny. To jest tworzenie nowej kasty. Bo każdy lekarz ponosi za swój błąd, dziennikarz jak napisze głupoty i zostanie wygwizdany czy nie, prawnik, sędzia podlega ocenie, ile ma przegranych apelacji, oni nic. Pomijając, że dostaną za to jakieś pieniądze. Tam jest, oni się bronią tak sprytnie, że no przecież takie podobne komisje to są w Parlamencie Europejskim, we Francji, w Mecklenburgii, Pomorze Przednie. I to jest kolejne sprytne kłamstwo, bo tam są to po prostu komisje śledcze, parlamentarne, które w Polsce też są. I zastanówcie się Państwo, dlaczego oni nie powołali zwykłej komisji śledczej. To jest tak a propos. Tylko, że tamte komisje są zwykłymi parlamentarnymi komisjami śledczymi bez możliwości ferowania wyroków. A ci, nie dość, że będą ferować wyroki, to do nich one są nieodwołalne i wykonalność jest natychmiastowa, czyli skazanie kogoś na pozbawienie praw publicznych, maksimum na 10 lat. I to jest teoretycznie, się można odwołać do sądu administracyjnego, tylko też jak pan się tam wczyta, to pan przeczyta, że sąd administracyjny tylko ocenia, czy ta decyzja była podjęta zgodnie z prawem, czy nie. A była zgodnie z tym okropnym prawem. Nie rozpatruję merytorycznej strony tego zagadnienia, pomijając, że to trwa 2-3 lata, a w tym czasie człowiek jest pozbawiony praw publicznych de facto. I to nie tylko dotyczy Tuska czy Pawlaka, bo to był skandal, że w uzasadnieniu do tej ustawy oni byli obaj wymienieni z nazwiska. To może dotknąć każdego dyrektora szkoły, bo zajmuje się środkami publicznymi. Starosty, prezydenta, burmistrza tym bardziej. Ale każdego, kto w najmniejszym stopniu zajmuje się pieniądzem publicznym i napisał kiedyś na Facebooku, że Rosja to fajny kraj, ten sąd kapturowy może pozbawić praw publicznych.
No to jest tak dalekie od standardów demokratycznych, że jak byliśmy ostatnio w Senacie Stanów Zjednoczonych, to jeden z senatorów powiedział, że to jest dalej niż Białoruś, no mając na myśli Koreę Północną. To zachęcam do przeczytania tej ustawy. To goebbelsowskie powtarzanie 100 razy kłamstwa, żeby ludzie uwierzyli, że to jest prawda, to jest ich stara taktyka, więc tu niech pan nie wierzy. Ja nie pamiętam bardziej szkodliwej ustawy niż ta, o której od początku było wiadomo, że jest tworzona ze złymi intencjami. I bo nawet przy Trybunale Konstytucyjnym, to pamiętacie państwo, się tam kłócili, że jeszcze PO na końcu swoich rządów zaprzysięgło dwóch sędziów, czy tam trzech. Jakiś tam spór trwał. Tu od początku jest to grubymi nićmi szyte próby wyeliminowania Tuska z życia publicznego, bo się go po prostu panicznie boją. I nie ma co do tego cienia wątpliwości. Pytał pan o to jeszcze, gdzie znaleźć prawdę o różnych sytuacjach, czy gdzie znaleźć odpowiedź na ważne dla nas pytania. My to robimy systematycznie w Senacie. Podczas debaty i dyskusji w Senacie nad poszczególnymi projektami ustaw zadajemy wielokrotnie, bardzo szczegółowo i bardzo precyzyjnie rządowi pytania. Kiedy spotykamy się z takim też niejasną odpowiedzią, to prosimy o odpowiedź na piśmie. I wtedy trzeba sprecyzować ją w miarę dokładnie. Ja zadałam takie pytanie na temat liczby funduszy różnych i otrzymałam odpowiedź od ministra finansów. I proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili jest blisko 60 różnych funduszy na blisko 600 miliardów złotych. A to oznacza, że nie mamy kontroli nad tym w sprawozdaniach z budżetu państwa. Nie mamy możliwości sprawdzania innego jak poprzez szczegółowe pytania i dociekania, dlaczego, na co, skąd środki na te fundusze. Kiedyś był fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia i jeszcze jeden czy dwa, proszę, i Fundusz Ochrony Środowiska. W tej chwili jest tak, że właściwie każde ministerstwo, każdy minister z lubością tworzy swoje fundusze, które stają się takim workiem do zaspokajania różnego rodzaju potrzeb, najczęściej na takie zapotrzebowanie stricte polityczne. Tak to wygląda i z tym po prostu trzeba skończyć. Tutaj widzę... Jeśli wolno, jedno słowo tylko. Proszę państwa, to co teraz słyszymy od senatorów przecież, no to jest, to się jeszcze parę lat temu nazywało, było coś takiego jak dyscyplina finansów publicznych. To zostało zlikwidowane, rozumiem, przez takie działania, a zatem w gruncie rzeczy mamy takie zadłużenie państwa, które nie jest bezkarne. To do nas wróci. Będziemy płacić na starość, będą płacić nasze dzieci. To jest dramatyczna diagnoza. Tak, tam z tyłu pierwszy pan, tak. Dzień dobry, Filip Orleński, moje nazwisko. Ja mam takie pytanie, które bym wiązał właśnie z tematem dzisiejszego spotkania. Potrzeba przywrócenia debaty publicznej. Jesteśmy, jak państwo podkreślają i wszyscy my czujemy, w bardzo ważnym momencie naszej historii. I w tych ważnych momentach chciałbym spytać o rolę Kościoła katolickiego. Wydaje mi się, że tak jak podkreślał pan redaktor Michnik, jego pozytywną rolę Kościoła katolickiego, taką prowolnościową w czasie przemian 89 roku, przywrócenia demokracji, wolności, jak bardzo istotną rolę, wręcz niepoliczalną przy naszym wejściu do Unii Europejskiej. Jak możemy teraz postrzegać rolę Kościoła katolickiego jako instytucji, która pewien rząd dusz jednak dzierży w Polsce przy tych wszystkich przemianach, jego milczącą, mam wrażenie, zgodę na pewne procesy, które nas zawracają z tej drogi, którą poprzednio wspierał, czyli integracji europejskiej, zmian demokratycznych. Czy nie ważny byłby tutaj w tym momencie historycznym
jednak jasny głos Kościoła katolickiego. Czy pan może, redaktor Michnik, się stosunkowo do tego tematu? Dziękuję. Zawsze jest pytanie o diagnozę i o prognozę. Diagnoza jaka jest, no to tu padło wszystko, zresztą w tym, co pan mówił, też on obecny jest. Teraz co z tym robić? Jak z tego wyjść? Oczywiście, gdybym ja miał gotową receptę, to już bym dawno dostał pokojową Nagrodę Nobla. No. Oczywiście ja jej nie mam. No. Natomiast wiem jedno na pewno, że za nas, Polaków, tego nikt nie zrobi. Nie zrobi ani Amerykanie, ani Unia Europejska, ani w ogóle nikt. No. To musimy my zrobić. To znaczy, my musimy na tyle sami się zmobilizować, żeby w tych wyborach odsunąć od władzy, jak to nazwał któryś z polityków, już nie pamiętam, który, tą szarańczę, która napadła na Polskę. No. I oczywiście pewne jest tylko jedno. Ja jestem przekonany, że wyjdziemy na to jasne słońce wolności. Pytanie, jacy wyjdziemy? Czy będziemy pamiętali, że jednak sensem naszej walki, naszego oporu, o którym tutaj mówił pan prezydent Komorowski, powinna być taka Polska, w której jest miejsce także dla naszych antagonistów. I oczywiście prezydent Komorowski ma rację, kiedy przypomina, że to wybory zdecydowały o polskim publicznym opowiedzeniu się za wolnością. Ale te wybory poprzedzone były pewnym klimatem, w którym okazało się, że wróg może okazać się oponentem. Czy dzisiaj to możliwe jest, nie wiem. Ale wiem, że na to trzeba być otwartym. Dlatego, że jeżeli nawet przyjąć, że duża część tych najbardziej takich widocznych, prominentnych liderów partii rządzącej nie jest skłonna do jakiegokolwiek dialogu czy kompromisu, to jednak wśród tych milionów wyborców są różni ludzie. I dla tych ludzi polska demokracja powinna mieć ofertę. Powinna umieć do nich wyciągnąć rękę. Do tych ludzi mówię. Dlatego, że różne mogą być motywy, do których ludzie się tam znaleźli. Ja wczoraj w telewizji oglądałem debatę w tym, na Lecie 4, w tym programie Moniki Olejnik. Dwóch polityków. Jeden z Platformy, a jeden dzisiaj z PSL-u, z tego środowiska post-platformerskiego, nazwów w PSL. Co ciekawe było, że oni obydwaj korzenie swoje polityczne mieli w PiS-ie. To był Paweł Kowal i Michał Kamiński. I nikt tak ostro przenikliwie nie krytykował PiS-u, jak jego dawni zwolennicy. Więc to pokazuje, że jest szansa i trzeba zachować tą, przynajmniej nie cofać ręki. No. Pamiętam w latach jeszcze dyktatury komunistycznej, mój nieżyjący kolega Nathan Tenenbaum stworzył taką pieśń, chyba modlitwa o poranku chyba, gdzie było takie sformułowanie i nic się stanie, tylko mnie chroń od nienawiści i od pogardy, chroń mnie Panie. To jest strasznie ważne. Ja wiem, że to może brzmieć trochę naiwnie, szkolarsko. Tutaj mówimy o politycznym mordoboju, a ja wyskakuję z poezją jakąś. Ale naprawdę to jest ważne. No. Przynajmniej dla mojego środowiska, dla mnie samego, to, co miał nam do powiedzenia o Polsce, o polskości Mickiewicz, było cholernie ważne. I wielu ludzi miało pretensje do mnie, że ja bardzo tak, można powiedzieć, emocjonalnie wystąpiłem w obronie Jana Pawła II.
Ale ja uważam, on jest najprościej, że niezależnie od tego, jak to by było z tym przenoszeniem kapłanów z diecezji do diecezji, a tutaj ja nie mam dostatecznie wiedzy, to jedno jest pewne. Jan Paweł II ze swoją nauką był po stronie polskiej wolności i demokracji. On nie był po stronie tych, którzy tą prawdę i demokrację i wolę chcą kłamać. Więc to by było tyle takiej mojej refleksji, być może niedoskonałej, niepełnej, ale ja bym powiedział tak. Jeżeli się patrzy na dzisiejszą politykę, to mnie bardzo boli taka pozycja, wspominał o tym prezydent Komorowski, takiego radykalizmu. Dlatego, że taki radykalizm na końcu ma tak czy inaczej rozumianą dyktaturę. Jak ja patrzę na Nikaraguę, Ortega, patrzę na Wenezuelę, Maduro, patrzę na Węgry, Viktor Orban, który zaczynał jako liberalny demokrata. Ja pamiętam go, znam go osobiście. Z 1989 roku super facet był. Nawet Kaczyński, który przecież zna go przed 1989 rokiem. Można powiedzieć, że były między nami rozmaite spory czy różnice, ale on nie proponował mi takiego modelu zamordyzmu dla Polski, jaki dzisiaj nam proponuje PiS. To naprawdę to ma swoją dynamikę. Ja o tym z trudem mówię, bo się niepokoję. Ale jeszcze raz mówię, tak czy owak, mamy te wybory wygrać. Dlatego, że los Polski jest w naszych rękach. Jeżeli przerżniemy te wybory przez wewnętrzne kłótnie, przez wewnętrzne ambicje, przez lenistwo, to sobie tego nie darujemy, a nasze dzieci nas będą przeklinać do piątego pokolenia. Dziękuję. Ale Adam, jak rozumiem, pytanie brzmiało, czy twoim zdaniem Kościół katolicki dzisiaj może odegrać pozytywną rolę w debacie publicznej? Na przykład taką rolę, jaką odegrał w 1989? Nie ma jednego kościoła katolickiego. Kościół katolicki jest taki, jak my wszyscy, jak społeczeństwo polskie. Jest nie wszystko to, co w polskim społeczeństwie najlepsze i wszystko to, co w polskim społeczeństwie najgorsze. W moim przekonaniu Kościół podzielony jest. Innym głosem mówi arcybiskup Jędraszewski, a innym głosem mówi biskup Ryś. Czy nawet nasz kardynał Nyczno. Nie jest to jeszcze to, co ja bym chciał usłyszeć. To nie jest ciągle głos Jana Pawła II, który odgrywał jednoznacznie pozytywną rolę. Jak to dziś będzie? No w każdym bądź razie jedno wiem na pewno, że negatywną rolę będą odgrywali ci wszyscy, którzy będą dążyli do stygmatyzowania Kościoła i do zgody na to, żeby zapisać Kościół in corpore do PiS-u. Nie róbmy tego, to jest błąd. Duchowni są tak zróżnicowani jak my wszyscy. Znam wielu katolickich duchownych, którzy w życiu nie zagłosują na PiS, którzy w tym, co piszą, w tym, co mówią, w tym, co czynią. To jest, nie jest język ojca Rydzyka, tylko język kazania na górze. I nawet jeżeli oni są w mniejszości, to warto tej mniejszości sprzyjać. Warto w
tę mniejszość duchową inwestować. Dlatego, że oni, wierzę w to, będą odmieniać świat polskiej duchowości na lepszy. Czy to może cały Kościół? Chyba nie. Chyba nie i to wyraźnie widać w tym, co widzimy choćby w prasie katolickiej, ale jest jednak katolicyzm tygodnika powszechnego, jest katolicyzm niedzieli. I to, no, te same dogmaty, ale to są jednak inne sposoby przeżywania wiary chrześcijańskiej, tak mi się zdaje. Dziękuję. Tak. Proszę Państwa, no, ja czasami robię za etatowego katolika, więc się i do tej sprawy chciałbym tu ustosunkować. I chcę powiedzieć, że zawsze z jakąś ogromną satysfakcją odnotowuję, że się, Adam, z Tobą zgadzam w tej sprawie w sposób zasadniczy. Zgadzam się jako człowiek, który sam się poczuwa do tego, że jest częścią Kościoła katolickiego, że jest człowiekiem wierzącym, że jest człowiekiem, nie chciałbym tu żadnych przymiotników dodawać, ale jednak zaangażowanym religii. Dlaczego o tym mówię? Bo jest taki Kościół, powiedziałbym, nagrabił sobie masę negatywnej opinii i zasługuje bardzo często na bardzo zdecydowaną krytykę. Tyle, że warto czasami popatrzeć na tą, na krytykę, nie tylko na jej źródła, ale także na jej sposób jakby uprawiania tej krytyki oczyma i katolików wierzących i praktykujących, jak i Kościoła hierarchicznego, czyli powiedziałem od proboszczów, a może nawet od wikarych prawda, do samej hierarchii. Ja zgadzam się w pełni, że Kościół nie jest w sensie politycznym, bo się sam zapisał do polityki jednolity, jest bardzo zróżnicowany. Jest prawdą również to, że ci, którzy nie akceptują takiego wikłania Kościoła w politykę pisowską, są w mniejszości. Ale są. I na kim innym budować nadzieję na przyszłość? Jakie na nich? Można budować tą nadzieję na przyszłość również na tych, którzy nie mają żadnej identyfikacji politycznej. No proszę Państwa, no wystarczy się rozejrzeć dookoła i tutaj, w Wielkopolsce i gdzie indziej. Ile jest dzieł kościelnych, które w sposób bardzo ważny służą rozwiązywaniu najtrudniejszych społecznych problemów? A to są domy dla dzieci ciężko upośledzonych, a to są sierocińce, a to są szpitale, domy starców. To są tysiące dzieł. I ja wiem jedno, że często osoby, które włożyły ogromny wysiłek i traktują funkcjonowanie w ramach tego typu instytucji jako pokłosie własnej wiary i zaangażowania religijnego, one odbierają często taką, powiedziałbym, napastliwą krytykę, powiedziałbym, i taką totalitarną, to znaczy krytykuje się Kościół jako całość. Odbierają bardzo źle, a szkoda. One nie zasłużyły na to. Wielu księży, wiele zakonnic z innych ma swoje mankamenty, swoje słabości. Ale ja zawsze sobie przypominam, zawsze namawiałem Kościół na to, żeby potwierdzał swoją misję także przez zaangażowanie w dzieła społeczne. Ja pamiętam taką rozmowę z komunistą włoskim, parlamentarzystą, który przyjechał do parlamentu polskiego, wtedy byłem marszałkiem Sejmu i specjalnie do mnie chciał przyjść na rozmowę, bo wiedział, że ja jestem katolikiem. I on zadał pytanie, jak to u was jest w tym społeczeństwie polskim, który ma na świecie opinię tak katolickiego, z waszym stosunkiem do Kościoła i z rolą Kościoła. No coś starałem się tłumaczyć, a on już tak na skróty poszedł. Mówi, bo wie pan co, ja jestem komunistą,
I wszyscy moi koledzy z klubu to też lewicowcy, którzy formalnie mają poważne zastrzeżenia albo są przynajmniej poza Kościołem. Ale niech pan sobie wyobrazi, że u nas we Włoszech właśnie tacy jak ja, tacy jak moi koledzy lewicowcy, będziemy zawsze bronili Kościoła, jeśli będzie chodziło o funkcjonowanie tych dzieł społecznych. Mówi, bo ja pochodzę z biednej rodziny. Ja pochodzę z miasteczka przemysłowego. Że jak, i wiedziałem, że jak będę głodny, to mogę pójść na parafię i dostanę zupę. Jak chciałem pograć w piłkę, to szliśmy z kolegami do wikarego, żeby dał nam piłkę i pozwolił grać na boisku przy parafialnym. Jeśli chciałem coś innego, tak samo albo ktoś inny, to wiedzieliśmy, że tam dostaniemy wsparcie. Mówi, może być pan pewien, że Włochy dlatego nie pójdą drogą radykalnego antyklerykalizmu. I to się póki co sprawdza. Chciałbym bardzo, żeby to się sprawdziło także na gruncie Kościoła polskiego, to zaangażowanie. Bo to jest droga ratunku Kościoła. Jeśli chodzi o kwestię stricte polityczną, ja uważam, że tu nikt nie jest bez winy. Nikt. Ja byłem członkiem 4 rządów solidarnościowych. I proszę państwa, powiem, odkąd Polityka ostatnio opublikowała dane, ile Kościół uzyskał dóbr materialnych w wyniku reprywatyzacji, która objęła tylko grupy wyznaniowe, różne, nie tylko Kościół katolicki, a nie objęła przeciętnych obywateli. No to wszystkie rządy, a rządy lewicowe może najbardziej, mają tu zasługę, w cudzysłowie, w czymś, co było i jest w moim przekonaniu źródłem poważnej demoralizacji Kościoła. Przywileje, szczególnie przywileje ekonomiczno-finansowe, gospodarcze, są podstawowym źródłem demoralizacji Kościoła hierarchicznego i struktury Kościoła. Bo one uczą tego, że można coś się załatwia na zasadzie układów politycznych, że można wsparcie Kościoła zamienić na korzyści materialne. Proszę państwa, nie chcę mówić o żadnych nazwiskach, ale w jakiejś mierze dalekim echem tych decyzji o tak łatwym oddawaniu Kościołowi dóbr, no są słynne działki pana premiera Morawieckiego. No od kogo kupił te działki? Jego żona czy on? Już nie wiem, kto to w końcu. No, kupił od Kościoła. Od kogo? Od księdza kapelana, który dostał w zamian za to stopień generała od obecnej ekipy. To są i przejawy, i źródła dalszej demoralizacji. Ja tu Adamowi mówiłem przed przyjazdem tutaj do państwa. Już kończę. Historię z mojego własnego życia. Ja pracowałem w seminarium duchownym w okresie od stanu wojennego. I też mnie czasami bolały takie przejawy obserwowane panoszenia się takiego czystego materializmu w tym wdążeniu do dóbr. No i tak kiedyś z takim jednym bratem zakonnym rozmawiałem. Ja, panie profesorze, co pan taki smutny? Ja mówię, ja wie brat, no mówię, tak się martwię, bo tutaj zamiast wychowywać ideowców, to się wychowuje takich ludzi myślących o dobrach materialnych i tak dalej. A ten Franciszkanin patrzy na mnie, panie profesorze, niech się pan naprawdę nie martwi, nie warto. To wszystko widzi święty Franciszek. Ja myślę, zwariował dziadek. On wszystko widzi tam z góry, jak ci Franciszkanie garną do siebie. A te samochody, a mieszkania, a pieniądze, a złotówki, a dolary. On to widzi i wie pan co, jakiś czas przychodzi i im to wszystko zabiera. Myślę, no zwariował do kwadratu. A on mówi, tak, tak, panie profesorze. Raz to byli hitlerowcy, a raz komuniści. I uważam, że coś w tym jest. Starostarajski. Paweł Rajski, panie marszałku, ja do pana mam pytanie. Wracam do tego gorącego tematu dnia wczorajszego. Pan przed chwilą dokonał takiej krótkiej analizy tych zapisów, które tam się znajdują, ale wielu z nas, ja myślę, że pan również zadaje sobie pytanie, jak powinien się zachować Tusk i inni, którzy przed komisją stanąć.
nie stanąć przed tą komisją, płacić kary? Czy może być sytuacja taka, że dojdzie do tego, że taka osoba w oparciu o tą regulację prawną może być siłą doprowadzona przez komisję? Jak powinien się zachować? Jak pana, co by pan rekomendował? Dziękuję. Dobrze, to jeszcze drugie pytanie i już będziemy zamykać. Ja rozumiem, Paweł, że ty jako historyk zadajesz takie pytania, a ja zadam jako prawnik. Proszę państwa, stan faktyczny jest krótki. Zostaje powołana komisja, obojętnie w jakim składzie, bo nie chodzi, kto będzie w składzie tej komisji, tylko czy ich będzie słuchać poleceń. Wszczynają postępowanie przeciwko Donaldowi Tuskowi, zbierają dokumenty, w ogóle go nie wzywają na posiedzenie, tylko zbierają dokumenty, które ich zdaniem mogą świadczyć o winie podsądnego i 17 września ogłaszają orzeczenie, które wiadomo, jakiej będzie treści. Od tego przysługuje wprawdzie skarga do WSA, ale tak jak państwo powiedzieliście, tylko jeśli chodzi o formalne rzeczy. Proces przed tą komisją może być taki, że się wzywa świadków i wzywa się osobę zainteresowaną, ale może polegać także na badaniu akt. Zostaje wydane orzeczenie przeciwko Donaldowi i co dalej? Dostaje 10-letni zakaz i teraz jak się zachowa klasa polityczna, to do państwa senatorów, jak się zachowa publicystyka, no i jak się zachowa ulica. To są rzeczywiście bliskie pytania, ale zacznijmy od korzeni. Komu w ogóle przyszła do głowy taka komisja? No tym, którzy chcą wyeliminować Tuska, to po pierwsze. Ja to odbieram jako wotum nieufności do wszystkich służb polskich, wywiadu, kontrwywiadu, ABW, których zadaniem jest chronić Rzeczpospolitą przed wpływami rosyjskimi. I tam jest mnóstwo oddanych Polsce ludzi, którzy czują się obrażeni, że ich pracę, co prawda mocno zaburzoną przez dowództwo, w 100% mianowane przez PiS, się deprecjonuje. To po drugie. Po trzecie, nie wiem, jak się Donald Tusk zachowa, natomiast zwrócę państwu uwagę, że ta komisja została powołana dzień czy dwa po tym, jak unieważniono procesy brzeskie, wyroki w procesach brzeskich. To jest taki znak czasu. Historia zatoczyła koło. Oni jeszcze pożałują tej komisji. Oni jeszcze będą, sądzę, że te wyroki, tak zwane wyroki, są już napisane i może pan mecenas mieć rację, że w ogóle nikt nie będzie tam wzywany. Bo to jest jedna wielka parodia, gdyby nie to, że jest dramatyczna. To tylko wie pan, zawsze patrzę na świat mimo wszystko optymistycznie, że jak to cytując Leca, że wydaje się, że sięgnęliśmy dna i usłyszeliśmy pukanie od dołu, od spodu. Nawet jeżeli załóżmy PKW nie dopuści Tuska do kandydowania. Ale po pierwsze zakładamy, że wygramy te wybory. Wierzę, że wygramy te wybory. Ta ustawa nie będzie istniała dnia dłużej niż pierwsze posiedzenie Sejmu. Więc każde zło poza śmiercią da się naprawić. Ważne, żeby nie było tak jak w piosence Kuby Sienkiewicza. Wszyscy, jak to brzmiało, wszyscy myślimy tak samo, a będzie tak, jak jest. Tak nie może być. I wie pan, mówiliśmy o tym, jak leczyć tą hydrę. Prawnicy też będą mieli mnóstwo do zrobienia. Ustawy o naprawie Rzeczpospolitej.
naprawa Trybunału, naprawa Sądu Najwyższego, naprawa KRS-u. Ten Sienkiewicz to brzmiał, wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. Ale to może tak być. Jak się zachowują publicyści, którzy dorobili się niechlubnego miana symetrystów, nie wiem. Wiem, jak się zachowam ja, wiem, jak się zachowają politycy. Nie wiem, czy ulica... Wie pan, proszę zwrócić uwagę, że w Polsce, w PRL-u strajki były skuteczne, jak były okupacyjne. Teraz jest problem, że nie ma tych zakładów, które można okupować, a te duże są, że tak powiem, głównie spółkami Skarbu Państwa. Myślę, że pożałują, że tą komisję powołali. I będą tego żałować. Proszę Państwa, mój tata bardzo lubi powtarzać, że od stołu należy odchodzić z pewnym uczuciem niedosytu. Zatem myślę, że pan doktor się zgodzi z moim tatą. Zatem uważam, że powinniśmy kończyć, a na deser tylko przekażę wiadomość, że Iga Świątek wygrała gładko w pierwszej rundzie Rolanda Garros. Przepraszam najmocniej, jeszcze ja jedno pytanie. Karolina Mazurek, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Jak wiadomo, pracujemy na pograniczu z Białorusią. Osoba o nazwisku Duda, ciężko mi powiedzieć, że to jest prezydent, nazywa nas zdrajcami i durniami. Co teraz my mamy myśleć o tym, co zostało wprowadzone? Czy my nie powinniśmy się zacząć bać, bo takie głosy wśród aktywistów chodzą. My działamy, ratujemy życie i zdrowie ludzi. Płotek, który postawiło państwo pisowskie, nie działa. To jest absolutne kłamstwo. Wyrzucone pieniądze w błoto. W to miejsce należałoby przyjmować wnioski, rozpatrywać osoby, którym nie przysługuje status uchodźcy czy jakakolwiek ochrona, odesłać do kraju pochodzenia. Pozostałe osoby pozostawić w Europie, jeżeli taka jest procedura, wychodzi, taki wyrok wychodzi, a nie zostawiać ludzi na śmierć w lesie. To my, nasi ludzie, zbieramy w lesie trupy. Dzieci z pogranicza zbierają, znajdują w lesie trupy. I my jesteśmy nazywani putinowskimi pachołkami. Czy my powinniśmy się bać, czy jeszcze nie? Proponuję odwrócić podejście. Powie pani, mówię to z praktyki chirurgicznej. Strach paraliżuje. Jak się pani zacznie bać, to już pani przegrała. I jak idę wykonywać operację, która wiem, że jest mega ryzykowna, jeżeli bym się bał i nie wierzył, że jestem w stanie pomóc temu człowiekowi, to lepiej, żebym tej operacji nie robił. Niech pani robi swoje. Bo tak jak mówiłem poprzednio, oskarżyć taki sąd kapturowy będzie mógł każdego. Jak pani na Facebooku zamieści zdjęcie uśmiechniętego Putina, też powiedzą, że pani jest prokremlowska. A to, co robicie w sensie humanitarnym, co jest mega cenne i jest rzeczą humanitarnie stuprocentowo uzasadnioną, to proszę pamiętać, że macie swoich wrogów, którzy was nienawidzą. Ale macie jeszcze więcej przyjaciół, którzy podziwiają waszą pracę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dziękujemy bardzo. Resztę pytań proponuję kontynuować już w kuluarach. Dziękuję.